Tak, nareszcie mam czas, by zająć się jawką. A sporo teraz się zmieniło, trzeba coś w końcu nagrać. Nie miałem zbytnio czasu, gdyż spowodowane to było tym, że na uczelni mam bardzo dużo roboty. Nie miałem za bardzo czasu bawić się tą całą elektryką tutaj. Czy całą, no wiem, że to w ogóle nie jest skomplikowane, ale po prostu zupełnie w świecie czasu na to nie miałem. I oddałem tą jawkę takiemu znajomemu mechanikowi, który podziałał trochę cuda, więc ustawił zapłon, zrobił go, cewkę naprawił, bo ona tam miała zwarcie międzyzwojowe. No i przy okazji, jak się okazało, wał był delikatnie już zjechany, zimmering trochę wytoczył, że jak powiem, taki rowek. No i został wał zregenerowany, są delikatnie pochromowana ta końcówka, następnie wytoczone to do takiej grubości, jak powinno być. Przy okazji do skrzyni biegów zajrzał, wszystko porobił, świeżutki olej jest zalany. I co najważniejsze w tym momencie... Tak? Co najważniejsze w tym momencie... Chodzi! W końcu! Fajny na dotyk. Pięknie się na obroty wkręca. Nie będę tu kopcił w garażu, bo nie dość, że piecyk mi trochę kopci, to jeszcze tu nie będę sobie spalił, no ale jak widać pięknie chodzi, zapłon pięknie jest wyregulowany, na obroty się bardzo fajnie wkręca, wszystkie biegi wchodzą, tak więc pozostała chyba najprzyjemniejsza część całej pracy, czyli powoli składać te wszystkie oblachowania, błotniczki, podłogę, podokręcać wszystkie śrubki i no, powoli remoncik, przepraszam, nie tyle co remoncik, ale odpalenie i przygotowanie do jazdy jawki, która tyle stała, chyli się ku końcowi. Tak się obroty wkręca.